I także jeszcze będzie gdzieś taka druga do znalezienia i też pewnie za nią taki się ekranik znajdzie, ale póki co, no właśnie, musimy ją jeszcze znaleźć. Chyba w domu, no tu w latarni już nie ma nic. No chyba trudno o to, skoro jest zepsuta. Więc możemy tylko wyjść. No ale jednak znów nasz spokój jest przerwany, bo jeszcze tu się te roboty pojawiły, które nas tutaj będą atakowały z nienacka. Więc się wami szybko zajmę, panie i panowie. I mi też oczywiście roboty przy okazji z Alpha Sections i Domsi w ogóle. Bo wam się naprawdę, za to co teraz zrobiliście, wam się to naprawdę bardzo, bardzo należy. Naprawdę, niech te boty już nie przedłużają swojej porażki, wiecie, też porażki Alpha Sections, ja ich po prostu już zniszczę. Ja ich za to wszystko zniszczę, co oni, wiecie, zrobili, no właśnie, nie tylko z Hillis, ale wiecie, z moim domem, z Page'em, z dziećmi, z tym wszystkim. Po prostu dla nich teraz nie będzie żadnej litości. Nie wierćcie się, naprawdę. Wasz koniec nastanie naprawdę wkrótce, ja do tego dopilnuję, ja do tego doprowadzę, że to się kiedyś stanie. Okej, okay, to już z głowy, tu jeszcze jest trzeci do pokonania. I też prawie go załatwię. Owszem, ładny traf tutaj tym żarodyskiem. Jeszcze jeden z tyłu, no trochę tutaj jest ich dużo, ale mam nadzieję, że jednak z tej walki wyjdę w miarę dobrze. No tylko jakby się nie wierzył i nie kręcił, to byłoby dużo fajniej, dziękuję. O, tu się ładnie trafiło chyba tym dyskiem. Jeszcze jeden traf. No. No! I o to mi właśnie chodziło. No i także przy okazji dawaj te swoje kryształki, bo no pewnie, no skoro już nie istniejesz, to z nich nie skorzystasz. O, te zniknęły też przed oczami. Ale w sumie nie żałuję, bo jak mówię, teraz jest taki moment w tej grze, kiedy te kryształki nie są już aż takie przydatne jak kiedyś. Teraz nie musimy aż tak bardzo, wiecie, dbać o to, że musimy coś za nie kupować, czy nie wiem, tam coś innego robić, zdobywać. Więc spokojnie. Więc dobra, gdzieś będzie druga taka tabliczka i owszem, ta tabliczka widzę, że się kryje tutaj. Jaki był tam kod do tej tabliczki, do tej drugiej? Znów buty muszę tutaj sobie obadać. Drugi kod to jest R8Z5, okej. I tu jednak muszę to wszystko wpisać manualnie, ręcznie w sensie. Więc R8, tak, to jest niezapisane. Już tutaj wiecie, automatycznie. Z i 5. I to będzie nasz drugi kod do, no, ponoć Belugi, czy czegoś podobnego. Tak, nagle się taki pojawił ten na konsoli duży czerwony guziczek. No takie z reguły nie są dobrym znakiem, ale no chyba tutaj lepiej będzie taki wcisnąć, więc się tym zajmę. To chyba i ona. Beluga. Ten nasz, no, statek kosmiczny, o którym mówił nam Page ten cały czas, mniej więcej. Rzeczywiście jest to prawda, była tutaj ukryta za tą ścianą. No. 20 years. Page, you've been hiding this from me for the past 20 years. No, I'm sure he was 20 just trying lat. to protect you. No to kawał czasu, no niemalże tyle, ile ja żyję i tak przez taki kawał czasu, no to coś ukrywać, tak wiecie, tak skutecznie? No nieźle, wujaszku, przyznam, że nieźle. W ogóle kolejny M-dysk, numer 7, który też za chwilę pewnie obadam, co tam w ogóle w nim jest. I mamy także tutaj drugi stabilizator lotu, owszem, tu będą dwa potrzebne do tej belugi, żeby ona poleciała w górę. Ale najpierw, zanim tam wejdę, to jeszcze będę chciał obadać właśnie ten M-dysk, co w nim konkretnie jest, bo sam w sumie nie jestem do końca pewien. I też oczywiście warto będzie go również wam pokazać. Więc obadajmy, co tutaj jest.
Tak, jest mniej więcej napisane, że brakuje niby tych stabilizatorów lotu i że takie można nabyć w garażu. Mama go, no to co oczywiście już zrobiłem, czym się już zdążyłem zająć. No i także brakuje silnika, no, który będzie potrzebny do lotów w kosmos, który również, no, jak widzieliśmy, będzie do nabycia, no również w garażu mama go, no tam i sam Hal i inni, no i mamuśka tam wszystko, no oni tam wszystko nam załatwią. Więc tym się zajmę za chwileczkę, skoro mamy już wszystkie tam perły zdobyte. Znaczy może nie wszystkie, ale jeszcze, znaczy no mamy na tyle pereł przy sobie, żeby już ten silnik można było kupić. Perę, no mam prawie wszystkie w tej grze zdobyte, już jestem bardzo blisko osiągnięcia tego celu, ale jeszcze jest jedno miejsce chyba, czy dwa, gdzie jeszcze muszę te perły zdobyć, żeby, wiecie, mieć ich 100% w tej grze. Ale póki co, tutaj podejdźmy, włóżmy stabilizatory. Jak mówiłem, są dwa potrzebne, żeby tutaj ten statek poleciał. No dobra, więc zobaczmy, czy to właśnie będzie, no, latało, działało, czy nie. Czy faktycznie się będzie to dobrze sprawowało, czy jak? No zobaczmy, Beluga, no popisz się. Chyba działa. Ja pierniczę, działa! Oto jest! Beluga! I w końcu możemy latać i teraz właśnie ją chyba podamy próbie, bo chyba Doms akurat nas atakują z tyłu, to było strasznie, jejku, niefajne z ich strony, jakby się z tyłu, niczym jakiś szpieg czy coś. No i widzę też na jego ogonie perełkę, którą oczywiście również przy okazji zdobędę, więc się tym panem Imperatorem zajmę przy okazji. Oczywiście kolejna okazja dla was, jeżeli jeszcze tego nie macie zdjęcia zrobionego, to teraz macie kolejną okazję, żeby tego zdjęcie wykonać. Tego tutaj stworzenia, więc teraz się nim zajmę. Skoro zdjęcie tego już mam w sumie wykonane, to tylko nam pozostała walka. Znów skrócę jego męki, po prostu już będę się z nim bił, ile tylko będę mógł. No i ta walka z Imperatorem jest w sumie taka sama, jak, wiecie, jak wszystkie inne, tylko że tu się po prostu, wiecie, tu się lata i tutaj też on będzie, wiecie, w miarę, wiecie, was też chciał tak strzelać takimi trochę innymi pociskami, ale poza tym ta walka jest niemalże identyczna. Więc no w miarę tu, wiecie, będę starał się tym użyć się skutecznie tego działa neutralizującego. Tu chyba znów trafiło, owszem. Teraz Imperator jest bardzo krótki, więc za chwilę ta walka dobiegnie końca. Okej, tylko głowa, więc teraz się to chyba skończy. Jeśli tylko oczywiście trafię. Chociaż trochę się oddali ode mnie. No gościu, nie uciekniesz mi! Daj się łaskawie strzelić! Jeszcze troszkę, no? Jeszcze może, nie wiem, jeden pocisk z tego z działka? Może teraz? Może teraz! Owszem, ta walka dobiegła końca. No jak mówię, to jest taka sama walka jak inny z Imperatorem, tylko że tu się latało i to było wszystko. I w naszym posiadaniu jest perła numer 73. Okej, więc tyle w tej kwestii. I właśnie, jak to jest jeszcze z tymi perłami i gatunkami? Widzę, że tak, gatunki, o tu jest jeszcze, widzę, jeden na północy tutaj tej strefy Hillis. I perł jest cały stos jeszcze na Czarnej Wyspie. Z tego co widzimy i tam oczywiście się dostaniemy za chwileczkę, ale najpierw się może jeszcze zajmę tym brakującym gatunkiem, który to jest jeszcze jakiś wykryty. Czy tym gatunkiem może jest... O, może jesteś ty? Chyba tak. Kolejna, no, taka latająca płaszczka z gatunku Manta Cyanea. Transmission received. I'll file it right away.
No i patrzcie, tylko dwa gatunki do końca, naprawdę nie jesteśmy bardzo blisko już skończenia tego tutaj wszystkiego na 100%, czy w ogóle całej tej gry nawet na 100%, jakby tak nie patrzeć. Tak, w ogóle za skończenie tej kliszy otrzymamy jakiś M-dysk, a nie perłę tym razem. A czy w sumie na tym M-dysku nas czeka taka w miarę skromna nagroda, ale zawsze jakaś mimo wszystko. Więc mam jakby tutaj mantycjane, tutaj już zdjęcie wykonane. I teraz jeszcze wlecimy do Czarnej Wyspy, gdzie też na nas czeka taki właśnie skarb, o którym nam mówił chociażby barman z baru Akuda, że tam jest, wiecie, skarb w wulkanie i że on tam, no, nie wejdzie, ale my możemy, no, z tego wulkanu coś tam zdobyć, więc tym się oczywiście przy okazji zajmę. Odłączmy poduszkowiec od tego, od belugi. I teraz tam wpłyńmy. I też miejsce zwie się Skarb Wulkan. I też Doublet ostrzega, że Kroczaksy tutaj będą tego miejsca pilnowały. No dobra, będę o tym pamiętał. Pewnie, no, nie uniknę walki z nimi. To w ogóle jest też jakiś pojemnik. Co w nim jest? Kolejne boosty i kolejny Mecha Impulser. No dobra, jak mówię, impulsy się miarę przydadzą, skoro, no, teraz fajnie będzie mieć, no, nasz pojazd w możliwie jak najlepszym stanie, jak najbardziej wytrzymały. Jeszcze dwa boosty, jak mówię, one też również może kiedyś się przydadzą, ale no kto wie, naprawdę kto wie. Tu jest chyba tak kolejny gatunek, już przedostatni do sfotografowania. Jest to gatunek Aurelia Magnificence. Okay, I'll file it. I został tylko jeden, ale no uwierzcie mi lub nie, ten gatunek będzie akurat, no, do znalezienia w kosmosie, więc tym teraz się nie będę mógł póki co zająć. Więc dobra, po prostu weźmy teraz do tego miejsca, do wulkanu. Właśnie jakby nie wiem, czemu to miejsce jest zwane, wiecie, Volcano Treasure, czyli Skarb Wulkanu. To nie jest nazwa miejsca, tylko to jest nazwa tego, co my w tym miejscu znajdziemy, więc znów takie trochę miejsce, które nie wiem, czy jest słusznie nazwane w ten, a nie inny sposób, no ale nieważne. Tak, wiem, że tędy, teraz ja tam oczywiście się w miarę dostanę. Ty, czekaj cierpliwie, panie Double H, ja tę kładkę obniżę. DBUTT, don't break up the team. Tak, wiem, zaraz tam ci dam tutaj przejście, tutaj właśnie znów kolejny ten, Lisoperdon. To był Lisoperdon, tak? Lisoperdon, czy nie Lisoperdon? Lisoperdon! No teraz moja pamięć mnie nie zawiodła, z czego się jak najbardziej cieszę, że w końcu pamiętam nazwę tego tutaj, jakby wiecie, stwora. I teraz go użyjemy oczywiście, żeby tylko tutaj dać most dla Double H. Więc okej, most się obniżył, teraz no Double H, no chodźżesz! No dziękuję, tam tylko stał, nie wiem czemu tak długi czas z tyłu. Ale już jest znów tuż za nami. No i propos Kroczaksów, rzeczywiście jest ich więcej i znów, no, one wszystkie mają tutaj perły w odnóżach. I owszem, one w sobie ten cały trzymają skarb, o którym mówił ten cały barman z baru Akuda. Nie pamiętam jego imienia, jeżeli jakieś w ogóle mijał, szczerze mówiąc, no, no wybaczcie za to. No to wiecie, ten gość z gatunku Taurus Sapiens. I właśnie, nagle Kroczaksy są wszędzie i nagle nas atakują wszędzie, na to wygląda. Więc otwórzcie oczy i powiedzcie a, znaczy, otwórzcie oczy, chyba prędzej otwórzcie usta. Ja prędzej się, wiecie, mówi, że zamknijcie oczy niż otwórzcie, wiecie, przy, nie wiem, dzieciak, gdy się karmi, że zamknij oczy, powiedz a i będzie, wiecie, niespodzianka czy coś takiego. No ale nic, mamy tutaj, wiecie, kolejne trzy perełki, jeszcze tego będzie oczywiście więcej do zdobycia w tym miejscu, no skoro jeszcze więcej kroczaków z perłami tam sobie, wiecie, lata w oddali. Tu jeszcze kryształ, który będę przy okazji, chociaż nie muszę oczywiście. Okej, tu kolejny taki w miarę osamotniony, więc nim walka będzie w miarę łatwa. Znów otwórz usta, zamknij oczy, powiedz a, no teraz to chyba powiedziałem poprawnie. Nie to co wtedy. Kolejna perła, no z tej całkiem łatwej walki, no z tym osamotnionym osobnikiem. Numer 74, jeszcze tam widzę, leci tego więcej w oddali. I tu jeszcze tak, jest jeszcze ten Lisoperdon, którym muszę obniżyć kolejną kładkę tutaj, w tym miejscu. No dobra, owszem, Carlson and Peters, my się cofamy.